Po drugim rozbiorze Stanisław August Poniatowski utrzymał się na tronie, jednak przestał mieć realny wpływ na życie kraju. Faktyczną kontrolę sprawował rosyjski ambasador. W kraju oraz na emigracji zaczęły powstawać liczne organizacje spiskowe, których zadaniem była walka o odzyskanie niezależności państwa. Rozpoczęły się przygotowania do wybuchu powstania. Funkcję naczelnika powstania powierzono generałowi Tadeuszowi Kościuszce, który sławę i doświadczenie wojskowe zdobył w trakcie wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych oraz wojny w obronie Konstytucji 3 maja. 24 marca 1794 roku w Krakowie Kościuszko oficjalnie ogłosił wybuch powstania przeciwko Rosji i złożył na rynku przysięgę na wierność ojczyźnie. W ten sposób rozpoczęła się insurekcja kościuszkowska. Kościuszko po koncentracji swoich nielicznych oddziałów ruszył w stronę Warszawy. 4 kwietnia 1794 roku pod Racławicami doszło do pierwszej bitwy z wojskami rosyjskimi. Zakończyła się ona polskim zwycięstwem, do którego w dużej mierze przyczynili się kosynierzy, czyli chłopi wyposażeni w kosy z ostrzami skierowanymi do góry. Oddziały te, wykorzystując sprzyjający teren, dokonały zaskakującego ataku na rosyjską artylerię, przesądzając o wyniku bitwy. W ten sposób powstała legenda kosynierów. Kościuszko był przekonany, że bez szerokiego poparcia wszystkich mas społecznych powstanie się nie uda. Dlatego próbował przyciągnąć do walki chłopów, wydając uniwersał połaniecki. Dokument ten gwarantował chłopom wolność osobistą i gwarancję nieusuwalności z zajmowanej ziemi. Pamiętajmy o tym, że w tych czasach chłop najczęściej nie był właścicielem ziemi, na której pracował i żył. Mimo postępowych haseł, uniwersał nie doprowadził do masowego zgłaszania się chłopów do wojska. Z jednej strony zapisy dokumentu sabotowała szlachta, która utrudniała lub uniemożliwiała chłopom wstępowanie do armii. Z drugiej strony informacja o uniwersale nie była wystarczająco mocno rozpowszechniona. Ale nawet gdyby duża liczba ochotników się znalazła, to i tak nie było możliwości odpowiednio ich uzbroić i umundurować. Rzeczpospolita nie dysponowała tak rozbudowanym przemysłem zbrojeniowym. Zwycięstwo pod Racławicami było niewielkim sukcesem niezmieniającym ogólnej, ciężkiej sytuacji powstańców. Odbiło się jednak szerokim echem po kraju i wlało sporo nadziei w serca Polaków. Wkrótce, dzięki działaniom mieszkańców oraz lokalnych oddziałów wojska, udało się wypędzić Rosjan z Wilna i Warszawy, zdobywając przestrzeń do dalszych działań. Niestety dla powstańców po stronie Rosji opowiedziały się Prusy. Dwie armie, rosyjska i pruska, ruszyły na Warszawę. Oblężenie stolicy, trwające prawie 2 miesiące, było nieudane. Po pierwsze, Polacy walczyli w oparciu o świetnie zaplanowane przez Kościuszkę umocnienia polowe. Po drugie, we wrześniu 1794 roku wybuchło powstanie w Wielkopolsce, wsparte przez polskie regularne oddziały pod dowództwem Jana Henryka Dąbrowskiego. Spowodowało to, że Prusacy, stanowiący większość armii, zwinęli oblężenie. Udana obrona Warszawy była największym polskim sukcesem w całej insurekcji kościuszkowskiej. Tymczasem Rosjanie opanowali sytuację na Litwie oraz Ukrainie, dzięki czemu mogli skierować przeciw Kościuszce dodatkowe siły. Polacy, próbując nie dopuścić do połączenia dwóch rosyjskich korpusów, ponoszą dotkliwą porażkę 10 października 1794 roku w bitwie pod Maciejowicami. Tadeusz Kościuszko zostaje ranny i dostaje się do niewoli. To podcina skrzydła powstańcom. Rosyjskie wojska podchodzą pod Warszawę, rozpoczynając kolejne oblężenie. 4 listopada carskie oddziały szturmem zdobywają leżącą na lewym brzegu Wisły dzielnicę Warszawy, czyli Pragę, dokonując bezpośrednio po tym masakry ludności cywilnej. W pogromie zginęło od 15 do 25 tysięcy mieszkańców. W stolicy mieszkało wtedy około 120 tysięcy ludzi. Steroryzowane władze stolicy poddają miasto Rosjanom. Utrata stolicy, stanowiącej podstawę powstania, oznacza klęskę zrywu. Ostatnie oddziały walczą do połowy grudnia 1794 roku. Upadek powstania przypieczętował ostatecznie los Rzeczpospolitej. W 1795 roku Rosja, Prusy i Austria podjęły decyzję o trzecim rozbiorze. Prusy zagarnęły część Mazowsza z Warszawą, Austria pozostałą część Mazowsza oraz tereny między Pilicą a Bugiem. Rosja zajęła Litwę, Polesie oraz ziemie białoruskie. Stanisław August Poniatowski zrzeka się korony. Polska na 123 lata zniknęła z mapy Europy. Przyczyny rozbiorów Polski.
Wewnętrzne to osłabienie Polski wojnami w XVII wieku, słaba władza królewska ograniczana przywilejami szlachty, liberum veto, wolna elekcja, niechęć magnaterii do reform i przekładanie interesów prywatnych nad państwowymi, słaba armia. Zewnętrzne to utrata pozycji Rzeczpospolitej na arenie międzynarodowej na skutek wojen XVII wieku, ingerencja sąsiadów w sprawy wewnętrzne państwa, nade wszystko blokowanie reform i sterowanie Sejmem poprzez liberum veto oraz wpływ na elekcję króla.